Nawet Damiana. Nie muszę powiedzieć. A, dobra, okej. Okay. Cześć i czołem. Okej, okay, dobrze. Czyli jakby ktoś nie oglądał tego odcinka, albo nie oglądał tego wcześniejszego odcinka z Maciejem. Oczyszczanie ścieków i powiem wam, ja jestem pod mega, mega wrażeniem, ponieważ słuchajcie, ja bym wszystko przypuszczał, słuchaj, nie wiem jak ty, przypuszczałbym, że to jest sauna na wodzie, że to, nie wiem, no cokolwiek nie odpowiem ci, takiego, nie? Natomiast myślę, że u ciebie na twoim odcinku, na twoim kanale warto by było, że jak już będziesz w firmie... Ja sobie kiedyś przeliczyłem, że na dwa przewody grzejne o długości... Cześć, witam was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem wszelkiego rodzaju różnych rozwiązań, które mogą nam pozwolić żyć bez płacenia rachunków. Dzisiaj gościmy tutaj Macieja. Macieju, bardzo miło było nam gościć ciebie na poprzednim odcinku. I to by było na tyle. W związku z tym możesz powiedzieć cześć i czołem i jak gdyby już na tym odcinku przechodzimy do... Nawet Damiana. Nie muszę powiedzieć. A, dobra, okej. Okay. Cześć i czołem. Okej, okay, dobrze. Czyli jakby ktoś nie oglądał tego odcinka, albo nie oglądał tego wcześniejszego odcinka z Maciejem, to zapraszam, zerknijcie na Dobry Projekt. Tutaj kolegę Damiana znacie, kojarzycie. Siema. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Cześć, Ola. Siema. Okej, okay, super. Wiecie co? Jakby co, to teraz w tej chwili świętujemy przegraną naszej drużyny. Z tego względu, że się okazało, że przegrali, ale wygrali. To jest zwycięska przegrana. Tak, tak. Paradoksy, tak. Tak, dokładnie. Także słuchajcie, jakby co, zapraszam was. My już za chwilę, dosłownie za 3 sekundy, przechodzimy dalej i będziemy pokazywali, co się dzieje, ponieważ będziemy robili odcinek tutaj z Damianem. Także mnóstwo rzeczy fajnych, ciekawych się dowiemy. Trzymajcie się. Do miłego. Cześć, hej. Za chwilę się widzimy. Damian, wiesz co, czołówkę mamy nagraną z wczoraj jeszcze z Maciejem, jak był tutaj razem z nami. To już dzisiaj, wiesz co, może lećmy z tematem. Pytanie mam takie. Słuchaj, ja korzystam zawsze, za każdym razem, jak jesteś, powiedzmy, żebyś też jako może osoba, która mnie odwiedziła u kogoś, gdzie ja też jestem sam odwiedzającym, no, aczkolwiek z racji tego, że jestem o 2-3 może 5 dni dłużej niż ty, no to, to z tego powodu od ciebie bym poprosił jakąś tutaj refleksję, żebyś parę słów powiedział, a później przejdziemy do kwestii związanej z tym, gdzie król chodzi pieszo i dowiemy się, co się dzieje z czymś takim. O co mnie pytasz? O wrażenia z pobytu? Tak, tak, dokładnie. Jesteś, przyjechałeś i o co, come on, co czujesz? Więc tak, to co się rzuca w oczy to czysta woda w Brdzie, w Bydgoszczy. Bardzo ładny, przepraszam, bardzo ładny widok na zabytkową część miasta. Mówili, że to jest Wyspa Młyńska. No co, Opera Bydgoska, proszę ja ciebie. Także no, takich widoków często się nie widzi z tej perspektywy, z perspektywy wody. Mhm. Także no, na pewno a miejscóweczka. Coś takiego. Sama miejscówka może być właśnie fajną bazą noclegową, nietypową. Dla ludzi, którzy szukają czegoś nowego. Aha. Ale to, co mnie, co mi się bardzo podobało, to, że niektórymi z tych obiektów można sobie po prostu odpłynąć. Nie wiem, czy to jest legalne, czy nie, ale z tego, co wiem, to chyba tak. Każdy może po prostu włączyć silnik i popłynąć sobie w siną dal, prawda? Tak. Także to jest super sprawa. Daje Aha. taką wolność. No, na pewno trzeba to lubić. Aha. To nie jest dla każdego. Mhm. No ma to wady i zalety, no jak wszystko okay. chyba, prawda? Okej, okay, okej. Okay. Powiedz mi, jeżeli chodzi o kwestię bycia, przebywania, mieszkania, to byłeś czymś zaskoczony? Wiesz co, temat... Łazienka. Wiesz co, może wejdźmy jak gdyby... Powiem tak, temat domków mobilnych jest mi bardzo dobrze znany. O właśnie, tak. Domków do 35 metrów, więc nie byłem praktycznie niczym zaskoczony. No, okay. Nic mnie tutaj nie zaskoczyło. Po prostu normalny, komfortowy dom do normalnego mieszkania, prawda? Jakościowo? Jakościowo no, nie ma się do czego przyczepić. Naprawdę. Wykończenie ok. Drobne niedoróbki, może takie ergonomiczne, które bym zrobił inaczej, no ale to tylko moje zdanie, prawda? Jakaś subiektywna ocena, tak. Ale ogólne jak gdyby... Ogólne tutaj... wrażenie bardzo dobre. Super, super, bardzo się cieszę. Wiesz co, może przejdźmy się tak i wejdźmy może głównymi drzwiami. Którędy wchodzimy? Albo wiesz co, może tędy, wejdźmy tędy.
I teraz tak, chciałbym, żebyśmy specjalnie przeszli się. Oczywiście tutaj już jak gdyby nasi widzowie wiedzą, już coś tutaj gdzieś tam widzieli. Ja chciałbym specjalnie może nawet razem z Tobą sobie tutaj zerknąć i obejrzeć, bo coś, czego nie pokazywałem do tej pory widzom, a skorzystam tutaj z Twojej obecności, to jest kwestia związana z tym, że tak, słuchajcie, jest toaleta i ta toaleta z rzeczy takich ciekawych, ponieważ, o właśnie, jeżeli ktoś chciałby sobie ten domek zobaczyć tak troszkę lepiej z zewnątrz wszystko, to na kanał u Ciebie, do Damiana, tak, wbijajcie na Easy Instalacje, to tam wszystko omawiamy, a ja chciałbym pokłonić się nad tematem toalety, z tego względu, że tak, słuchaj Damian, bo Ty się nie pytałeś u Ciebie na filmie chyba z 2 czy 3-krotnie, ja Ci specjalnie nic nie chciałem powiedzieć, bo chciałem, żeby to było na kanale Dobry Projekt. Temat toalety wygląda tak, mikser. Pierwsza sprawa, która jest tutaj zastosowana i która wyróżnia ten domek, powiedzmy, od takiego standardowego, to jest to, że za każdym razem gdzieś tam po spuszczeniu toalety słychać, że jest mikser. Bardzo często się je stosuje w budownictwie, w podpiwniczeniach, gdzie są niskie grunty, woda i tak dalej, gdzie trzeba wypchnąć z dołu, tak, z dołu w ogóle te nieczystości, nazwijmy to czarną wodę, tak. Ponieważ szara to są te, które są ze zlewów, tak? A tak w takim potocznym żargonie mówi się, że to jest woda czarna, ta, która idzie z toalety. I teraz tak, tutaj właśnie mamy zastosowany taki mikser i ten mikser powoduje to, że wszystko możemy później lecieć z tym tematem w mniejszym przekroju rur. Ten domek akurat, on jest podłączony to na właśnie, stałe. Powiedz widzą, co to są za wskaźniki. Dobrze, okej. Okay. I to jest tak. Tutaj mamy pojemniki na wodę czystą, tak? Czyli wodę tutaj jest, na wodę pitną, które są tankowane, ponieważ domek jest w wersji takiej off-gridowej, czyli można go odpiąć, wypiąć i odbić od brzegu. I tu jest kwestia toalety. Jeżeli teraz w tej chwili my jesteśmy, jeżeli teraz jesteśmy podłączeni, to w tym momencie mamy ten system jak gdyby niejako podawany z lądu. Natomiast gdybyśmy chcieli się przemieszczać, to wtedy odpinamy ląd, wypływamy i wtedy mamy nabite zbiorniki, które tutaj są. Czyli jeszcze raz, to jest woda czysta? Tak, woda czysta. A to jest szara woda, no szambo, o w ten sposób. Okay. Tak, żeby to każdy może zrozumiał. To i dlatego z tego powodu jest oznaczone, żeby każdy wiedział o tym, że wiadomo, jak tutaj się zbliża tam na powiedzmy połowę czy czwarte, no to wtedy już trzeba by było podbijać gdzieś pod brzeg, żeby to wypompować. Tutaj mamy do czynienia z domkiem, który jest podpięty pod oczyszczalnię ścieków. I dla mnie to był hicior. I ja z tego powodu teraz bym chciał Ciebie zaprosić, Tobie również pokażę. Proszę bardzo, wychodzimy. Wychodzimy. Tak, wychodzimy i słuchajcie, idziemy do tego oto, proszę bardzo. To jest oczyszczalnia ścieków i powiem Wam, ja jestem pod mega, mega wrażeniem, ponieważ słuchajcie, ja bym wszystko przypuszczał, słuchaj, nie wiem jak Ty, przypuszczałbym, że to jest sauna na wodzie, że to, nie wiem, no cokolwiek, ale nie przypuszczałbym, że to może być toaleta, pod którą są podpięte, widzicie? Przypuszczam, że to są najprawdopodobniej gdzieś tam te przyłącza w granicy 50. Czekaj, wiesz co? Tutaj kluczyk, poproszę Cię, czyń honory. Dobra, masz przepiękną czapkę normalnie. Ja nie wiem, te smurfy miały chyba niebieskie, co? Ja jestem papa smurfem. A, właśnie. Trochę to ciemno. Tak, ja bym Ciebie poprosił, może wejdź, bo do środka i tam jest ten, tam jest... Ojej, dobra. O, mamy. Udało się. Włączyłeś? Dobrze. Teraz wiesz co, wejdźmy, bo ja chcę, żeby te drzwi się zamknęły, wiesz? Niech one się... Nie, wejdź ja do środka. Tak, wejdź okay. do środka. Ja chcę przymknąć drzwi, wiesz, bo zobaczcie, to wszystko tutaj się buja, o, i dlatego... Choroby morskie można tu dostać. Dobra, o. Tutaj już jest bujanie naprawdę... Tak, tak, no bo, wiesz, bo to jest naprawdę mała, nieduża powierzchnia, ja tak sobie stanę po drugiej stronie. Ojej. I teraz tak, tutaj mamy cały ten sprzęt, czyli tam, ty, gdzie stoisz, to są te rury, które dochodzą, one są z góry wrzucane. Słuchajcie, jest powietrznik jakiś, nie? Chyba, tak wiecie się... co, słuchajcie, ja Wam wytłumaczę Wam w ten sposób, że ja Wam dokładnie nie wytłumaczę. Dlaczego? Bo ja tego nie wiem, ja tego nie robiłem, natomiast bardziej chodzi mi o kwestię, że chwilę sobie pozwólmy na konfabulowanie. Będziemy wymyślali, tak? Co to ewentualnie może być. Na pewno wiem o tym, że to jest na dobrze, etapie... teraz tak, Damian. Sprawa wygląda w ten sposób, że tutaj cały ten sprzęt, który jest pod nadzorem, o właśnie, jak gdyby tutaj mamy... Ja nie wiem, co to jest, jakiś sterownik, coś. Damian, proszę. Koagulant. Ciekawe, co to jest koagulant. To trzeba się widzów zapytać wtedy. Koagulant. Słuchajcie, na pewno mamy tutaj Wi-Fi i jest to pod stałym monitoringiem. Gdzieś tam jest na to przez cały czas zwracana uwaga. Co jeszcze w ogóle buja? Czujesz to? W ogóle normalnie, tak. Że co przejdziemy w lewo, w prawo? To jest od kabli grzejnych, mówiłeś, tak? Tak, to są kable. Z
tego względu, że ta toaleta, woda do tej toalety, no żeby nam nie zamarzła, to one wszystkie są na przewodach. Te przewody są ciepłe. Słuchajcie, tych przewodów grzejnych to jest naprawdę dużo. Tak. No bo ciekawy jestem, jakie jest zużycie. Nie odpowiem ci, takiego, nie? Natomiast myślę, że u ciebie na twoim odcinku, na twoim kanale warto by było, że jak już będziesz w firmie... Ja sobie kiedyś przeliczyłem, że na dwa przewody grzejne o długości, ja wiem ile one miały, z 2 metry może, czyli w sumie tak? Z 4 metry przewodu, no to kosztowało mnie to jakieś 30 zł miesięcznie, gdybym chciał, żeby to chodziło non stop. Aha. Mhm. Także ciekawy jestem, ile... No bo tutaj jest sporo, wiesz o co no chodzi? Właśnie. Bo tu ja nie chcę przesadzać, ale tutaj jest pewnie, jak powiem, że 100 metrów tego przewodu byśmy naliczyli, to myślę, żebym nie skłamał. Nie wiem. To jest ileś domków, tak? No, tutaj są w tej chwili podłączone raz, dwa, trzy. No trzy pod tą listwę. Tam jest ich więcej, ale niektóre chodzą na swoich zbiornikach. Także tak to wygląda. Aha, słuchajcie, w ogóle to jest na etapie też patentowania, testowania, także w związku z tym to wszystko będzie gdzieś tam docelowo jako gotowy produkt, z tego co wiem, po prostu będzie po tych testach, po tym wszystkim. To jest dopiero po jakimś czasie, jak tu jesteśmy, tak? I wiedząc, że to jest oczyszczalnia ścieków, to czuję jakiś delikatny zapaszek taki, ale gdybym tego nie wiedział, to być może bym nawet nie zwrócił na to uwagi, nie? Czujesz to? Przyznam ci się szczerze mówiąc, że ja może dlatego, że mam katar, to dlatego muszę nie, wiesz, totalnie jak gdyby nie czuję nic, tak? Aha. Natomiast, no właśnie, gdybym ci nie powiedział... To pewnie bym nie wiedział, co to jest nawet, nie? No, dokładnie. No dobrze, słuchaj, wychodzimy na zewnątrz, teraz wyjdziemy po kolei, wiesz, jak gdyby jeden za drugim gęsiego, tak? O, tak? O, dobrze. Bo tu się buja normalnie, cały tutaj się buja. Mhm. To się strasznie buja. Zobacz, jak ja tutaj wejdę. Tak, no. Tak, tak. No ale to jest kwestia wielkości, tak? No bo on jest dostosowany do tego, żeby tutaj zmieścić po prostu, żeby... Tak, wyłączyłeś światełko? Tak jest. Dobrze. Dobrze, można co? Zamknąć tutaj drzwi. Właśnie. Jak będziesz robił ten, jak będziesz robił odcinek czy coś, to możesz tam u siebie też troszkę się popytać, dowiedzieć. No jasne, ja spróbuję się dowiedzieć więcej technicznych. Dobra, Damianos, słuchaj, no właśnie, ja myślę, że tutaj chyba nie ma co tam dużo przeciągać. Tak, tak, nic o tym nie wiemy, więc dużo wam nie powiemy. ale słuchajcie, jadę do stoczni, w której powstają te piękne obiekty i... Mam nadzieję, że dowiem się czegoś więcej, także zapraszam do mnie na kanał. Aha. I oglądajcie dobry projekt i z instalację. A właśnie, słuchaj Damian, jak już tutaj mam Ciebie za plecami, to również zapraszam widzów dobry projekt do tego, żebyście sobie zobaczyli u Damiana, jak ja opowiadam o tym u Damiana, z tego względu, że jak ktoś zaczyna wam zadawać pytania, to naprawdę czasami sami byście nie wpadli na to. Ja myślę, że ty się sam na tym łapiesz, że jesteś zaskakiwany tym, że nigdy byś nie wpadł na to, o czym można rozmawiać, tak? I co no można tak. ciekawego powiedzieć na temat danego obiektu. No tak. A właśnie, pytanie jest takie, czy czujesz, że to jest off-grid? Czujesz? Jak masz to poczucie takie, że mówimy o budownictwie, które może być wypiętym z sieci? Wiesz co? I tak, i nie, bo będąc tutaj, wiem, że to może być podłączone do normalnych, tak. do normalnych instalacji. Tak. Ale powiedziałeś mi, no ten domek chyba akurat nie, ale na przykład, już nie pamiętam, który to był, tamten chyba pierwszy, który ma silniczki. Tak. Jest sauna i jest taki bardziej imprezowy, no to tu już mi się bardziej wyobraźnia, że tak powiem, włączyła. Odpala, że tak, można nim pływać. Tak, i wtedy no, mogłoby być fajnie, nie? Okej. Okay. Super, to co? Dzięki w takim razie i do miłego. Widzimy się na kolejnych odsłonach. Trzymajcie się. Cześć, hej. Cześć.